Są sytuacje w działalności organizacji pozarządowych, kiedy takie organizacje powinny zarejestrować działalność gospodarczą. W sytuacji, kiedy działalność odpłatna, którą prowadzi organizacja, nie mieści się w kategoriach działalności odpłatnej pożytku publicznego, określonej w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dla przykładu, sponsoring jest takim typem działalności, którym powinniśmy zarejestrować działalność gospodarczą, gdyż ustawa wspomniana nie przewiduje działalności agencji reklamowych jako działalności odpłatnej pożytku publicznego. Kolejna sytuacja, kiedy taką działalność powinniśmy zarejestrować, ma miejsce, kiedy przychody organizacji przekraczają koszty danego działania. Tutaj też zalecamy, aby taką działalność gospodarczą zarejestrować. W drugiej sytuacji, kiedy organizacja może taką działalność zarejestrować, tak sytuacja jest wtedy, kiedy organizacja zidentyfikuje swój potencjał do tego, żeby taką działalność gospodarczą prowadzić i jest do tego odpowiednio przygotowana. Ma model biznesowy lub biznesplan, który określa sposób realizacji działalności gospodarczej, jej zakres i przedmiot. W sytuacji, kiedy organizacje nie mają pomysłu i nie mają planu, koncepcji na to, co robić w ramach działalności gospodarczej, odradzamy taką rejestrację, gdyż ona powoduje często niepotrzebne koszty, a w każdej sytuacji taką działalność można zarejestrować w KRS, uzupełnić odpowiednimi dokumentami i rozpocząć zarobkowanie.